Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek Metro Last Light Redux, jesteśmy na... Ja w ogóle nadal nie wiem, czy to jest Redux czy Redux. A może jeszcze jakoś inaczej się doczyta. W każdym razie wyszliśmy ostatnio na powierzchnię, udało nam się ocalić dziecko. Czarne dziecko. Dziecko czarnych. W każdym razie dziecko. I... idziemy teraz dalej. Już mi się to nie podoba. Bo tam się czają. Ewidentnie na mnie czajniki jakieś. Czy tam mogę jakoś wejść? Nie, raczej nie. Raczej upewniałem się, że tam nie będę w stanie wejść. Dzień dobry. Au. Au. Okrutnie wolno ładująca się broń. Naprawdę. Czy ktoś nadal będzie na mnie atakować? Na mnie atakować, brawo. Bardzo po polsku. Mnie atakować. Czy ktoś mnie nadal będzie atakować? Na pewno. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ale oni potrzebują dużo tych strzałów, jak na tą broń. Kulkami to chyba nie mam nawet co próbować. Ja pomogę widzieć. Łopanie! Dzięki, mały, ale ja myślę, że wolałabym chyba nie widzieć, wiesz? Fajnie, jesteśmy teraz jakimś predatorem czy coś, tylko że co z tego? Skoro... Ała, ała, ała. Jak ty widzisz? Bojacę. Ustał. Lepiej czasem nie wiedzieć, bo wtedy się nie przerazisz, ile ich jeszcze zostało. A tak, to widzicie, ja widziałam i było ich dużo, na szczęście uciekły, bo się przestraszyły, że je widzę, ale... Ale tu się zaczyna robić bardzo paranormalnie. Ty i drugi ludzie silni. Wy możecie ubić wszystkich. No tak wszystkich to... Ty znasz, нужное мне, пока nie mogę понять, что-то ważne. Spoczko. Czy ja się tu utopię? Pewnie tak, dlatego mam iść tam. Gdzie świeci światełko. I może nie środkiem lodu, przy ścianie bezpieczniej chyba. Zobaczcie, to światełko sobie tu świeci tylko po to, żeby wiedzieć gdzie iść. Ja jestem pożywieniem? Wszyscy nosicie rzeczy. Ja też chcę, jak ty. Spoko, ale to ja chyba nie mam za bardzo żadnych zapasowych ciuchów czy coś dla ciebie. Musiałbyś sobie znaleźć u kogoś tutaj martwego. Wspominałem sobie, dlaczego jestem odporny na wpływ... Przypomniałem sobie, dlaczego jestem odporny na wpływ cienia. Przecież jestem wybrańcem, choć się takim nie urodziłem. Stałem się wybrańcem w dniu, w którym otworzyłem śluzę, w dniu, w którym miałem umrzeć. Miałem je rozszarpać dzikie bestie, a ten cień mnie ocalił. Byłem pierwszym człowiekiem, którego spotkali. Po prostu tak wyszło i zanim w ogóle zdążyłem się przestraszyć, on mnie dotknął. W taki sposób one nawiązują połączenie. Trudno to zrobić dorosłemu, ale dzieci nie są jeszcze ukształtowane. Ich dusza jeszcze nie stwardniała. Łatwiej się do niej dostać. Tak właśnie stałem się pierwszym. O! Halo? Dzień dobry? Ała? Ała? Ała! Skąd wyście się wzięli? Dlaczego tu jesteście? Dlaczego mnie atakujecie? Dlaczego jest was tak dużo? Ja tylko czytałam notatkę. A wy mnie tu od razu
atakujecie. Czy nigdy w życiu nie zabrakło mi filtrów? Jestem ciekawa, co by się wtedy stało. Czy to nie byłaby pewnie jakaś wielka konsekwencja? Tylko nie wiem, po prostu by umarł Artem i potem by zaczynał od checkpointu, ale byś nie miał odpowiedniej ilości filtrów, więc nigdy nie byłbyś w stanie iść dalej, czy jak? Wow! Halo? Halo? Proszę? Nie, tu. Nie. Zaskakiwać. Od tyłu. Wow, ten jest jakiś 5 razy większy. Wow. No chodź tu, uskakuje strasznie. Oczywiście znowu teraz zużyję całe naboje. Może latarka? Czy latarkę mam naładowaną? Nie bardzo. Tu jest znowu strasznie. Ja po tej krze będę musiała mieć przerwę od strasznych gier na długi, długi czas. No to jest naprawdę nie na moje nerwy. Absolutnie. Dwa poprzednie odcinki były spoko, bo było mało takich strasznych momentów, ale tu znowu widzę... Starają się, żebym... na pewno ładnie się przestraszyła. Oho, tutaj ten latający. Fajnie, fajnie. Cieszymy się, cieszymy. Смотри, я как ты. Z wieściami. Przeuroczo. Czemu on jest taki uroczy? To w ogóle jakoś mi nie pasuje w tym momencie do tej całej sytuacji i fabuły. Coś czuję, że zginie. Jest zbyt uroczy, żeby nie zginął. Jest uroczym dzieckiem, no. Wow. No i oczywiście coś nas musiało zaatakować, bo było za spokojnie przez 5 minut. Przez 5 minut było za spokojnie. No już Artem. Artem, i tak wiem, że jeszcze nie zginiesz, bo to jeszcze nie jest koniec gry. Uwaga, na co? Na potwory. Na to. Ja go chyba nie mogę za bardzo pokonać, więc wolałabym nie marnować na niego amunicji. Czy ja właśnie wpadłam bardzo głupio do wody? Tak. Wpadłam bardzo głupio do wody. O Jezu, tu znowu będą te cosie, co z wody wyłażą, co tak ciężko je pokonać. Ach! Moje ulubione. Ła, no przecież ja ich nie umiem pokonać. Zaraz wpadnę do wody. Wkurza mnie to, bo ja naprawdę nie umiem ich pokonać. Nie rozumiem, jak się je pokonuje. Autentycznie nie rozumiem, jak się je pokonuje. Nie wiem, w co ja muszę strzelać, żeby je pokonać. Wow. Coś mnie chciało od tyłu tam dorwać. W ogóle po tym lodzie, w tym całym sprzętem i z tym ciężką bronią, nie? To jest na pewno dobry pomysł. Idealny. Po prostu. No przecież jak to pokonać? Czemu to jest tak odporne? I czego... czemu tyle... tyle mnie próbuje teraz pokonać? Ach... Ach...
No pięknie mi idzie. Po prostu. Przecudnie. Ja z tamtym wolniej chodzę, więc... No sio! Sio! No przestań! No szkurcze! Ach! No nie znoszę te łatajstwa, no! Dobra. Robimy to inaczej. Ja się z tym łatajstwem szarpać nie będę. Fajnie, ale ja nie wiem, co dalej. Tutaj, dobra. Do autobusu. Ja mam się z tym szarpać i nie być w stanie tego pokonać, a ja nic nie dostaję za to, że ja go pokonam. Taka jest prawda. Dlatego najszybszą i najbezpieczniejszą opcją jest po prostu sobie uciec. Dzień dobry. Do widzenia. Wiecie, jak oni sprytnie pokazują mi drogę. Wasze domy? Jakie wysokie. Wy zrobili город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? В угле... Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Wiesz co? W ogóle zadajesz pytania niewłaściwej osobie. Zadajesz pytania Artemowi, który nie mówi. Jakie plany относительно niego ja nie строил? Маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. No, generalnie tak, my nie widzimy tego, co ty widzisz. Wow, tu jest w ogóle... Ja się aż boję, bo zobaczcie, co tu jest. To jest pełno amunicji i takich różnych rzeczy, co oznacza, że gdzieś tam na górze będzie coś strasznego. O, no, na przykład pełno tych... milusińskich. To może ja ich trochę zajdę od boku, czy coś? Czy tam zaczyna lać w ogóle jakiś deszcz teraz, w tym momencie? Czy nie powiem, klimatycznie nie, ale trochę strasznie. No ale klimacik jest, to trzeba przyznać. No dobra, no i co? A, bo wszystko za mną, nie? Ja wiem, gdzie one są. Nic dziwnego, że nie widzę, jak wszystko jest za mną, nie? One musiały mnie gonić od tamtąd, że one za mną poszły wtedy. I ja się nie zorientowałam, że za mną poszły. W ogóle nie było słychać. One są bardzo ciche, jak chodzą. Więc wiecie, nie tak łatwo je usłyszeć. To jest wielka dziura, tak. Nie mogę za bardzo biegać, jestem strasznie wolna. Co tu chodzi? Krylaty krasny, silny. Czego idę jeszcze wolniej? Przez tą broń? Halo, ja bym chciała jednak iść szybciej. Co to jest za wielka burza w ogóle? Jakim cudem Artem jest ciągle w ogóle taki całkowicie niewzruszony? Ich mnogo. Nie wiem, czy ja mam do nich strzelać. Czy ja mam czekać, aż te skrzydlate co się nimi zajmą. Czy właśnie mnie coś atakuje, a znowu nie zauważyłam? Tak.
oczko mam przysłonięte teraz znowu. To się strasznie wolno idzie, trochę mnie to wkurza. Bo zniechęca mnie do eksploracji. A może byłoby tu gdzieś coś ciekawego? Czy ten deszcz jest nie jest niebezpieczny na przykład? Dlaczego to jest takie fajne miejsce i nie ma żadnej nagrody za to, że tu weszłam? Czuję się oszukana. Tu będzie jakaś nagroda? Czy tu będą chociaż jakieś rzeczy? No coś tam było. Cieniu, czy ty nadal tu jesteś? Halo? Wow! Dzień dobry. Czy wy mnie zaatakujecie? Czemu ten ma w ogóle świecące żółte oczy? Czy to jest to takie coś, co krzyczy? Tak. Tylko... Czemu nie mogę tego w ogóle... pokonać? A bo tu jest jeszcze jedno, co krzyczy. Chodź tu. No chodź tu. Tylko się tak bardzo nie ruszaj, bo... O dziwo, kulki na to zadziałały. Spoko. Każde mniejsze... Każdy moment, w którym nie muszę zużywać nie wiadomo ile innych nabojów jest spoko. No i widziałam te oczy gdzieś. Tu są. Aj, aj. Tego chyba będzie łatwiej tym. Jezu, znowu taka banda po prostu. A ja już nie mam prawie nabojów, nie? Och. No naprawdę okropne. Naboje by się przydały do mojego pięknego karabinu. No, trochę chociaż. Dzień dobry. Wybaczcie, że ja nic nie mówię, ale się skupię. Wcale nie taka prosta sprawa w tym momencie. Bo jest strasznie. Tylko w ogóle jak jest strasznie, to ja powinnam się właśnie mówić, bo wtedy jest mniej strasznie, jak mówię. Ale po prostu wymagałam skupienia trochę. Od siebie. Znowu muszę wymienić... A czy ja w ogóle zdobywam jakieś nowe filtry? Nie wiem, ile jeszcze mam. Halo? Ja nie mogę wejść na tą drabinę? No właśnie. Urocza. Czekajcie, bo na te... Tak naprawdę kulki są naprawdę na nie najskuteczniejsze. Tylko rusza się strasznie. Jestem ciekawa, czy to jest inny, czy to jest ten sam. Dobra. Wspaniale. Jak już mówiłam, na niego kulki są całkiem. Tylko trzeba by naładować trochę ten kulkowy.
Co tu się dzieje i czemu tu jest tak strasznie? Ła! Ja wiem, wyjmij kulki. Ła, no kurczę, ja nic nie widzę przez te nosa lisy całe. A! Te są groźniejsze w tym momencie. Bo mnie chcą zeżreć. Och! Tak, tak, no salisy wiem. Ja już też spotkałam. No nieprzyjemne kolegi. Co chwilę muszę wymieniać filtry, no. To gdzie ja mam iść? Aha, tu jest jakiś. Aha, no oczywiście, że tak, bo jak żeby inaczej, nie? Przecież nie może się odbyć jakaś wycieczka bez rzucania na mnie. Tych w ogóle się chyba nie da pokonać, tych latających, bo mi się coś kojarzy, że one są strasznie silne. Nie wiem, w co mam strzelać i czy w ogóle mam strzelać. Ej, zostaw moją linę! No, co za... Co za skubaniec jeden? Co za skubaniec jeden, no... Naprawdę. Duży, ale głupi. No cóż, ty to powiedziałeś. No ja pracuję. Cieszę się, że działasz, bo mi idzie średnio. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? A skąd ja mam wiedzieć, że nie, przepraszam, ja bym chciała bardzo wiedzieć i bym chciała, żeby Artem ci odpowiedział, ale Artem jest niemową, więc ci nie odpowie. Artem niestety nie umie mówić. Nie ma tu nic? A maska inna. Ale moja jest chyba w porządku. Nie wiem. Wymienię. Jak jest okazja? O! On tu siedzi. Znaczy stoi. Wow, ale ty jesteś szybki, mały. Lecą te rozdziały jak burza teraz. Малыш не захотел уходить, что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. No i z powrotem w tunelach. O nie, myślałam. To jednak tylko było przejście przez tunel, bo nadal jesteśmy na zewnątrz. Czemu tu na zewnątrz jest tak strasznie? To jest dobre pytanie. I czemu mi teraz maska jest brudna od czegoś i ja już kompletnie nie wiem od czego. I w sumie nic nie widzę. Jest tu dużo do zwiedzania, nie lubię. Bo ja potem mam wrażenie, że ja wszystko coś ominęłam. I na ogół tak, na ogół to prawda, ja coś ominę na ogół. Potem. Tam ktoś jest. Odsuda trudno widzieć. Gdzieś ktoś jest, fajnie. Czy nie wiem, czy się cieszę, czy, że gdzieś ktoś tam jest, bo ktoś może być bardzo zły. O! Tam ludzie. Boją się, że na nich napadną, no nie zły. Fajnie, ja bardzo się cieszę, jak nie źli ludzie. Bo my spotykamy raczej w większości złych ludzi. Więc fajnie spotkać niezłych. Zawsze jakaś odmiana. Jeszcze zobaczyć, czy coś nie ma na dworzu, bo mi się wydaje, że tam trzeba iść. Że gdzieś tu coś leży. Dziennik na przykład. Dzienniki chyba są najfajniejszą znajdźką, wiecie, jakby... Inne znajdźki są... No trochę amunicja też jest spoko, nie? No bo jakby potrzebujemy, czy filtry, czy ten, ale...
Dzienniki są najbardziej fascynujące. Cała reszta jest raczej dość powszechna. Tu jest jakiś budynek jeszcze. Wow, zrobiłam pułapkę, wywaliłam. Znaczy, rozwaliłam. Wow, jedyne co mi tu przyszło, to rozbroić pułapkę sobą jeszcze na dodatek. W ogóle ledwo ją zauważyłam, znaczy po prostu usłyszałam za sobą jakiś huk, więc super. Bardzo ładnie mi poszło rozbrojenie. Ja w ogóle nigdy nie zwracam uwagi na te pułapki, one potem mnie zawsze rozwalą. Jestem kiepska w szukaniu pułapek. Kto taki? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Spoko, tak łatwo nam zaufaliście, no ale jesteśmy Starkerem, więc... O, z kim? Ktoś, kto handluje? Przydałyby mi się naboje. Do karabinu. A oni tu siedzą bez maski, czy ja też mogę? Bo ja bym chciała nie mieć maski w tym momencie. Amunicja. Poproszę. Też poproszę. Ulek trochę. Coś tu, tu wszystko jeszcze mam. Tu jest coś nowego. Nie. Niczego nie potrzebuję. Więcej. Naboje przede wszystkim. Jeszcze nie miałam sytuacji, że miałam za dużo nabojów, ale często jest za mało. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. А ilu их tu jest? Wow! Wow, wow, ile ich tam jest? Masakra, za dużo, za dużo, za dużo. Mały, pomóż mi. Se nie poradzę z taką ilością ludzi. Wow, 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 wow. Ło, no zginę jak nic. Dobra. Jestem tu trochę bardziej teraz osłonięta, więc może... będzie szansa. Trochę ich tutaj łatwiej dopaść. Ale o co w ogóle z tym chodzi? Czemu oni nagle rzucili na mnie jakąś bandę ludzi, którzy do mnie strzelają? Jakby... naprawdę gra dotąd tego nie robiła i to jest bardzo dziwne, bo... bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, jakby no bardzo dużo ludzi naraz i... jak sobie tu z tym poradzić? Ała? Ała? Ja nawet nie wiem skąd strzelają. Widzę go, ale nie mogę w niego trafić jak zaczyna strzelać. No ile on wytrzymał? Gdzie tam jeszcze jest? Tam jest jakiś... i tutaj jeszcze na górze? Tak? Halo? Nie? Tu jest właśnie, widzę po czerwonym światełku. Czy to już wszyscy? Łapaniuśku, o co chodziło? Czemu oni rzucili na mnie taką w ogóle bandę wrogów? Ja nawet nie miałam szans się skradać czy coś, jakby nie było szans uniknąć. Trzeba było po prostu wleść i zacząć się bić. Dobrze, że już miałam wprawę. Bo robiłam to już wcześniej, że przetrwałam wielkie ataki ludzi, ale ojeju.
Naprawdę. Przyznam, że mnie zaskoczyli tym etapem. Tak naprawdę. Coś tu leżało. Aha, okej. Tu jeszcze można było się schować dołem i jakoś to rozwiązać. Tu. A jestem ciekawa, bo chcę zobaczyć, może tam jest jakaś znajdźka, na przykład klucz. Do... Nie wiem czego. Nie widziałam żadnej zamkniętej skrzynki. Znowu. Smutne, bo... Tam może być coś ciekawego. Znaczy, w sumie nie wiem, czy będzie coś ciekawego mogłoby być, bo w sumie to tak naprawdę to... Ta amunicja... te... filtry... No właśnie, więc w sumie to tak pewnie też tak z tym ciekawego... O, te mogą być w sumie. Pomyślałam... naboje. Te wojskowe. Płacenia. Ale no to jedyna jakby najlepsza opcja z tego, jedyna dobra opcja z tego by była jakby. To by było jedyne, co by mi się mogło przydać. Ale pojęcia nie mam, gdzie oni mogą mieć tą skrzynkę, do której ten klucz pasuje. Tak nie widziałam nigdzie. Nie rzuciła mi się w oczy. Jeszcze może raz tu zajrzę, ale... Tak nie wygląda, wiecie. Gdzieś tu była na wierzchu. Też... O, słyszę jeszcze ich, kurczę. Dalej. Maska. Ej, tam jest mój dziennik. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю для чего. Принесу еще. Co mi dałeś? A mógłbyś mi otworzyć drzwi? Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Bo ja drzwi. A te może. Ło, panie. Czemu ich jest tyle? Czemu ich jest tyle? Jej! To tutaj jest ten dziennik. Nie wiem, co powiem młynarzowi, który wydał mi rozkaz zabicia go. Nie wiem, co pomyśli sobie cień, kiedy przedstawię mu młynarza. Co on w ogóle sobie o nas myśli? Po tym, co przeszedł w ciągu ostatnich kilku dni. Chcieli go zabić jako mutanta, a śmierci uniknął tylko w wyniku ludzkiej siłości. Później chcieli go zamienić w psa strażniczego, pilnującego więźni, zmuszającego rekrutów do ataku na linię bagnetów wroga. Uniknął strasznego losu, by trafić do cyrku dziwadeł, a później został wysłany jako przedmiot ze stacji, na której jedni ludzie dokonali strasznego eksperymentu na innych. Boże! A jeśli on naprawdę jest aniołem? Aniołem śmierci. Dobra, idziemy. Wow. Dlaczego ci ludzie już od razu mnie biją? Wow. Takiego pana wielkiego kulkami to raczej nie załatwimy. Może jeszcze przeładujmy. Ja mam wrażenie, że jesteśmy tu względnie bezpieczni. O ile mi nie zajdą od tyłu tu. Ja znowu, ja w ogóle nie widzę, skąd oni do mnie strzelają. Ach,
Проходите! Меняю магазин! Плен не плачь! Dobra, może jeszcze napompujmy. Ja znowu nic nie mówię, bo się skupię. Norma. Wszystkiego mamy pełno. Okej, tam idzie jakiś taki straszniejszy. Teraz nie wiem, czy on uciekł się schować, czy zginął. Nie, on tam jest. Ja nie wiem, czy ja w ogóle w tamtego trafiam. Chyba nie. Muszę podejść bliżej. Bo ja w niego nie trafiam. Nie wiem, gdzie jeszcze ktoś do mnie strzela, ja się boję. Czy to już wszyscy padli? Czy ja właśnie rzuciłam niepotrzebnie granatem? Tak. Myślę, że do końca tej gry będę niepotrzebnie rzucać granatami. Czy jak w poprzedniej części też niepotrzebnie rzucałam granatami? Coś mi się kurczę kojarzy. Ale oczywiście nie mam pojęcia, bo... Absolutnie nie pamiętam, co było w poprzedniej części. Tak naprawdę. Więc tego wam nie powiem. Ale zdecydowanie trzeba przyznać, że rzucanie granatami, no, wychodzi mi cudownie w przypadkowe rzucanie granatami. Ale przynajmniej zabawnie. Coś zaskakującego. Coś, z czego można się pośmiać. Prawda? Czy był już zapis? Tak, i ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!